Jest piątek, 20 października. Na początku dzisiejszej modlitwy wyobraź sobie, że jesteś jednym z uczniów Pana Jezusa, którzy idą za Nim i uważnie słuchają słów, jakie do nich kieruje. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Pan Jezus czuje, że właśnie teraz powinien przekazać ważną naukę tym, którzy idą za Nim najdłużej. Przeżywają oni obecnie moment dużego sukcesu i popularności. Pan Jezus przestrzega ich przed pychą i obłudą, które mogą grozić w takich sytuacjach. Ucznia Jezusa ma cechować pokora, autentyczność i szczerość. A ty jak reagujesz w momencie sukcesu? Za Jezusem idą tłumy.
On czyni cuda i wspaniale naucza. Jego uczniowie zapewne przyjmują to z ogromnym entuzjazmem. Tymczasem Pan Jezus właśnie w tym momencie mówi o czekających ich ciężkich doświadczeniach. Uczniowie Jezusa spotkają nieprzychylnych ludzi. Znajdą się w trudnych sytuacjach, ale zawsze mają pamiętać, że nie są wtedy sami. Pan Bóg nigdy ich nie opuszcza. Jak reagujesz na trudności, które napotykasz w życiu? Pan Jezus przestrzega swoich uczniów przed pułapkami, które mogą na nich czekać na duchowej drodze. Ale jednocześnie zwraca uwagę na to, co najważniejsze, czyli na wielką Bożą miłość i ogromną wartość, jaką człowiek ma w Bożych oczach. Słuchając jeszcze raz tego fragmentu, zwróć uwagę na słowa: nie bójcie się, które padają dwa razy. Pan Jezus kieruje je także do ciebie. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. A co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Na zakończenie tej modlitwy
możesz poprosić Pana Jezusa o jakiś dar, to, czego potrzebujesz, aby iść za Nim i coraz bardziej stawać się Jego uczniem. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.